Hej, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się flagowcem HTC, długo oczekiwany M8. Zapraszam do oglądania. HTC One M8, jeden z trzech wielkich smartfonów aktualnie produkowanych na rynku, czyli po Samsungu Galaxy S5, po Xperii Z2 przyszedł właśnie czas na recenzję HTC M8, z której się naprawdę bardzo cieszę, bo o tym smartfonie można opowiadać dość sporo, a to lubię. Przede wszystkim skupimy się na samej obudowie, która dla wielu jest plusem. Smartfon jest idealnie spasowany, jest wykonany, można powiedzieć, ze szlachetnych materiałów, jeżeli można aluminium tak nazwać. No sami tutaj widzicie, smartfon jest dość duży, ekran 5-calowy, oczywiście ekran o rozdzielczości Full HD, tak jak na dzisiejsze czasy przystało. Oczywiście rozdzielczość, tak jak powiedziałem, 1080p, 5 cali, zagęszczenie pikseli na poziomie 480 pikseli na cal, czyli podobnie jak właśnie w Samsungu Galaxy S5 czy w samej Xperii Z1. Tyle o ekranie, też jeszcze o nim podczas tej recenzji opowiemy. No ale skupmy się na tej obudowie. Tak jak tutaj widzicie, w całości aluminiowa obudowa, można powiedzieć wykonana z jednego kawałka aluminium. Fantastycznie to wygląda, bardzo elegancko. Można powiedzieć, że ta bryłka aluminium, z której stworzony został One, została wyfrezowana tutaj w środku i do tego środka właśnie został włożony ten bardzo zresztą dobry właśnie ekran dotykowy. Z tyłu nie znajdziemy za wiele tutaj, można powiedzieć, przycisków czy samych funkcji. Znajdziemy też logo HTC, no i dwa aparaty. Aparat główny i aparat, można powiedzieć, taki pomocniczy. Co ciekawe, tutaj mamy 4-megowy aparat, czyli tej wersji Ultra Pixel. Do aparatu też oczywiście jeszcze dojdziemy. Mamy dwie diody doświetlające. Po prawej stronie znajdziemy tutaj tackę na kartę Nano SIM, czyli podobnie jak w iPhone 5 czy powiedzmy 5S, przycisk ciszej, głośniej. No i na samym dole znajdziemy bardzo dobrze usytuowane gniazdo słuchawkowe i gniazdo mikro USB. Po lewej stronie znajdziemy wejście na kartę SD aż do 128 GB. Sam smartfon ma wbudowanych, ta wersja ma wbudowane tutaj 32 GB, czyli naprawdę możemy niezły twardy dysk stworzyć z naszego HTC One. No i u góry mamy tutaj właściwie jedyną rzecz taką, można powiedzieć, plastikową. Jest to maskownica do portu podczerwieni. No i tutaj obok tego, czy na tym porcie podczerwieni znajdziemy jeszcze przycisk od wybudzania smartfona, no i od wyłączania i włączania. Tak prezentowałby się HTC One M8. Fantastyczna robota. Można powiedzieć, że to jest jedyny smartfon chyba na rynku, który może designersko konkurować z samym iPhone'em 5 czy powiedzmy 5S, czy ogólnie z samym iPhone'em. Nie znalazłem tutaj, można powiedzieć, jakichś specjalnych problemów czy tam niedoróbek. Fantastycznie wygląda też front samego ekranu. Mamy tutaj też kamerkę 5-megapikselową, frontową kamerkę 5-megapikselową, która robi naprawdę niezłe zdjęcia, ale co najważniejsze, znajdziemy tutaj też dwa głośniki stereo, czyli u góry znajdziemy głośnik stereo i na dole, czyli u góry i na dole znajdziemy głośniki, które działają w systemie stereo. Mamy też tutaj klawisze funkcyjne, czyli funkcyjne są na samym ekranie, no i pasek HTC, czyli HTC dba o swoją, można powiedzieć, swój PR, no i wrzuca nam tutaj właściwie niepotrzebnie, bo można było przedłużyć ten ekran. Chyba lepiej by to wyglądało, te HTC można by było, ciekawe jakby tutaj na przykład tak z boku ładnie wyrysowali w takim metalu właśnie te logo. Moim zdaniem mogłoby to wyglądać naprawdę ciekawe. Całość wykonana jest naprawdę, tak jak już powiedziałem, w trybie zakupie, można powiedzieć, mistrzowskim. Oczywiście w żaden sposób ta obudowa nie jest rozbieralna. W środku znajdziemy właśnie tylko samą baterię. No i tutaj w żaden sposób bateria o pojemności 2600 mAh, która starcza na dość sporo, do tego też jeszcze dojdziemy. No i to wszystko można powiedzieć, więc można naprawdę podziwiać ten smartfon i uczyć się od HTC, no jak powinno się robić właśnie tego typu urządzenia. Smartfon też nie jest oczywiście dla wszystkich, nie każdemu może odpowiadać taka stylistyka. Wydaje mi się, że wielu eleganckich ludzi, że tak powiem, w garniturach bardzo by z tym smartfonem, że tak powiem, się ożeniło. Do zestawu dostajemy jeszcze takie, można powiedzieć, etui. Taki etui wam pokażę w ramach ciekawostki. Mamy gumowe etui tutaj z ładnym wycięciem na te dwa aparaty. Mamy też logo HTC, no ale przyznajcie sami, z takim gumowym, można powiedzieć, etui ten smartfon wygląda właśnie, no tak jakby do garnituru ubrać, powiedzmy, kalosze. To jest właściwie to samo, więc może zdejmijmy to, bo to brzydko wygląda, i zajmijmy się właśnie smartfonem. Co jeszcze? Ważny jest oczywiście front ekranu. Tutaj poza tym, że to jest właśnie ten ekran, o którym powiedziałem, Super LCD, ale też pokryty szkłem Gorilla Glass 3, czyli bardzo wytrzymałe szkło, oczywiście niezniszczalne, ale raczej odporne na same zarysowania. Smartfon też nie jest wodoodporny, tak jak w przypadku Z2, czy na przykład Z1, czy S5, który teraz właśnie też jest jakoś tam zachlapanioodporny, czy kurzoodporny. No M8 taki nie jest i raczej ciężko tutaj to przypisać jako minus, aczkolwiek teraz, jak sami widzicie, jest jakaś tam, można powiedzieć, tendencja właśnie, aby w smartfonach była ta norma IP57 czy 67 czy 68 na przykład. Dobrze, jeżeli chodzi o smartfona i wnętrze smartfona, mamy tutaj przede wszystkim czterordzeniowy procesor Snapdragon 801 o taktowaniu 2,26 GHz. Przede wszystkim 2 GB RAM i Adreno 330, czyli można powiedzieć, że podzespoły ponownie identyczne jak w tych dwóch flagowcach, czyli S5 i Z2. No nie ma się tutaj czemu dziwić, to jest bardzo dobra jednostka napędowa, można powiedzieć najwydajniejsza aktualnie na rynku. No i mało co może zmóc tego smartfona, jeżeli chodzi o wydajność. No wszystkie praktycznie gry aktualnie produkowane na smartfony na świecie działają tutaj bez zająknięcia, czyli też nie ma jako tam specjalnie co testować, bo wszystko chodzi rewelacyjnie dobrze. System operacyjny mamy tutaj Androida w wersji 4.2.2 KitKat, czyli najnowszy system operacyjny z nakładką Sense odświeżoną. Cóż możemy tutaj powiedzieć? Ogólnie nakładka Sense to taka, z takich ciekawostek, to taka, można powiedzieć, pierwsza bardzo dobrze dopracowana nakładka na świecie, która gościła właśnie w smartfonach. Tam, gdzie Samsung, można powiedzieć, dopiero raczkował swoją nakładką, HTC już wtedy wymyśliło coś naprawdę fajnego. Tym razem ona tutaj, można powiedzieć, z biegiem czasu już nie wygląda tak rewolucyjnie. Jest dość schludnie zaprojektowana, czyli po wejściu do menu mamy tutaj oczywiście aplikacje, które możemy przesuwać w górę lub w dół, ale nie na przykład jak to w dzisiejszych smartfonach jest w lewo i w prawo. Troszeczkę mi to zajęło, kwestia oczywiście wprawy, zanim się człowiek przyzwyczai z lewej na prawą niż na dół i do góry. Oczywiście możemy sobie ukryć pewne aplikacje, czy zarządzać, czy zmienić kolejność aplikacji, czy powiedzmy mieć tą siatkę ikon 3x4, czy 4x5, czyli jest spora możliwość konfiguracji właśnie tego menu. Oczywiście sam na przykład multitouch działa na samym pulpicie, czyli możemy sobie dodawać tutaj pulpity. Mamy też mnóstwo ciekawych widgetów. HTC zawsze słynęło z tego, że daje swoim użytkownikom przede wszystkim ładne i funkcjonalne widgety i każdy znajdzie coś dla siebie, łącznie nawet nawet z tą, można powiedzieć, słynną pogodynką od HTC, który to jest, można powiedzieć, już ten widget jest niemalże kultowy. Mamy też jeszcze dostępną opcję Bing Fleet, czy coś takiego, chyba tak to się nazywa. Cóż tutaj mamy? Możemy sobie skonfigurować najważniejsze informacje, na przykład powiedzmy z Facebooka czy z Google+. Tutaj też mogą nam się pojawiać te powiadomienia. Możemy to wyłączyć, czyli to jest jakaś tam nowość w stosunku właśnie do poprzedniej wersji One'a. Taka ciekawostka, ja na przykład w swoim Nexusie korzystam z funkcji Google Now i też tam, powiem wam, przyzwyczaiłem się sprawdzanie pogody, aktualnie mam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc tam też są wyniki, więc jak najbardziej korzystam, tu też możemy z tego sobie tak to skonfigurować, aby właśnie z tego korzystać. Co jeszcze? Przede wszystkim no tutaj aplikacje, no mamy wszystkie oczywiście google'owe aplikacje, tutaj nie mamy jakichś, można powiedzieć, niedoróbek, mamy też funkcję oczywiście pilota, czyli bardzo modna funkcja ostatnimi czasy. No przede wszystkim możemy sobie skonfigurować ten smartfon, na przykład, aby właśnie korzystać z samego pilota. Działa to dość sprawnie, że tak powiem. Oczywiście nasza telewizja tutaj naziemna też jest jakaś wspierana, dekodery i tak dalej. Wszystko jak najbardziej działa. Mamy oczywiście tutaj multimedia i może z multimedii od razu przejdziemy sobie na przykład do muzyki, bo bardzo chciałem pokazać wam, jak HTC One M8 gra. Jak wiadomo, HTC pozbyło, raczej podziękowało za współpracę doktorowi Dre, czyli nie mamy tutaj tego tej sławnej funkcji Beats Audio, nie mamy tutaj tej sławnej funkcji Beats Audio którą można powiedzieć zawsze jakoś tam specjalnie narzekałem i ona mi się jakoś tam nigdy jakoś nie podobało, nie lubiłem tego po prostu stylu. Miałem do tego, można powiedzieć, prawo i jakoś nigdy mnie ta funkcja specjalnie nie urzekła, no ale dwa głośniki fantastycznie grają w stereo i dla mnie to jest aktualnie chyba najlepszy smartfon, który gra na tych właśnie głośnikach. No fantastycznie, głębia dźwięku, barwa, jakość jest nieporównywalna nawet do urządzeń, można powiedzieć, stacjonarnych. Fantastycznie. Na słuchawkach jest oczywiście równie dobrze. Trzeba HTC przyznać, że aktualnie zawsze myślałem, że Sony to będzie sprzęt, który najlepiej gra, ale nie. W tej chwili liderem na rynku zdecydowanie jest właśnie HTC. W samym tutaj menu muzyki możemy też sobie oczywiście zaktualizować okładkę albumu. Może troszeczkę ściszymy. Możemy też ustawić jako dzwonek, to też jest dość fajne. Nawet nie potrzeba do jakiegoś specjalnego equalizera, bo dźwięk wydobywający się z tych głośników jest po prostu rewelacyjny. Nie potrzebuje praktycznie żadnych tutaj dodatkowych funkcji, udogodnień, usprawnień. Fantastycznie i naprawdę można się zasłuchać, brakuje tylko stacji dokującej i niech ten HTC One M8 po prostu sam gra. Dobrze, przeszliśmy nieco do multimediów, może teraz jeszcze mamy funkcję na przykład car, czyli jak najbardziej do samochodu, duże ikony, czyli po włożeniu w nasz, powiedzmy, uchwyt do telefonu możemy sobie korzystać właśnie na przykład z nawigacji, z muzyki, czy powiedzmy zwyczajnie zadzwonić. To też jest dość fajna funkcja, ale znana już z poprzednich wersji HTC. Mamy Kit Mode czy Fitbit. Fitbit to taka, można powiedzieć, gorsza alternatywa dla S-Halta Samsunga. Czyli tutaj możemy też liczyć sobie kroki, spalać kalorie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się zarejestrować. Raz się tam zarejestrowałem, zapomniałem hasła, niestety nie pokażę wam. Oczywiście żartuję. Przede wszystkim potrzebna jest opaska do tego, ale smartfon i bez tej opaski też nam liczy same kroki. Też nie będę wam opowiadał o tych wszystkich tutaj aplikacjach. Mamy też opcję Kit Mode, czyli ewentualnie możemy tutaj udostępniać ten telefon też swoim na przykład pociechom. Co jeszcze? Oczywiście mamy dostęp do Twittera, do Facebooka, to już mamy udostępnione, można powiedzieć, z góry. Mamy też jeszcze narzędzia, czyli oczywiście latarkę, mamy też oczywiście pogodę, notatki głosowe, konfiguracja, kalkulator, sporo, kopia zapasowa też jak najbardziej, czyli sporo tych funkcji jest, jak to w HTC, aczkolwiek mniej niż w samym Samsungu i to otwarcie trzeba przyznać. Sam smartfon oczywiście posiada też moduł NFC, czy powiedzmy też moduł LTE, czyli jak najbardziej możemy korzystać z szybkiego internetu. No, oczywiście pełna zakresowość, jeżeli chodzi też o samo 3G. Przejdźmy może do tego nieszczęsnego aparatu. Aparat, no, ten 4-megowy, no, niektórzy mnożą to razy 4, czyli tak można powiedzieć, że 13 megapikseli, bo to jest tutaj w systemie Ultra Pixel, ale już chyba nikt w ten ultrapixel tak naprawdę, można powiedzieć, nie wierzy. No fantastycznie szybko robi One M8 zdjęcia, czyli robimy pyk i już zdjęcie jest. Bardzo, bardzo szybko. Mamy sporo trybów, jeżeli chodzi o właśnie ten aparat. Może wejdźmy sobie w galerię. Pokażę wam kilka ciekawych na przykład funkcji. Zdjęcia wychodzą na samym telefonie naprawdę fajnie, ale jeżeli zgramy już jest na komputer, zresztą będziecie mogli zobaczyć zdjęcia w pełnej rozdzielczości na stronie videotesty.pl. Zapraszam was tam serdecznie. No przede wszystkim możemy zrobić edytuj i mamy tutaj na przykład efekty. Najbardziej podobał mi się efekt 3D, czyli jeżeli zastosujemy to po przesunięciu tego ekranu, no możemy patrzeć jak ten na przykład kwiatek, który tutaj sfotografowałem, drzewko, się tam rusza, czyli bardzo, bardzo fajna rzecz, ale też nie tylko, oczywiście na przykład mamy pierwszy plan, czyli możemy dalszy plan powiedzmy wyostrzyć, czy rozmazać, czy wręcz można powiedzieć zamalować ołówkiem, a służy właśnie do tego ten drugi pomocniczy aparat, czyli można powiedzieć, że jedno zdjęcie jest zrobione z dwóch aparatów. Fajnie to wygląda i HTC miał naprawdę kilka ciekawych pomysłów. Dokładnie. Jakieś tutaj możemy mieć śnieg. To też ładnie nam barwy tego zdjęcia też nam tutaj zmienia. Filtry, ramki, narzędzia, czyli możemy, jeżeli krzywo zrobimy zdjęcie i tak dalej, też możemy to wszystko sobie ładnie zedytować. Może przejdźmy do samej właśnie tam galerii, jeszcze też wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Czyli mamy tutaj albumy, mamy też oś czasu, czyli gdzie i kiedy zrobiliśmy zdjęcia, lokalizację, dokładnie. No i tutaj oczywiście też możemy... Ta galeria jest w pełni, można powiedzieć, animowana. Tylko ta muzyczka, można powiedzieć, która jest tam dodawana, no też nie jest jakąś tam, można powiedzieć, jakoś super i pokazując zdjęcia znajomym, powiedzmy w pubie, no to jest słaby pomysł, żeby to tam, ta muzyka tam leciała, trochę taki, można powiedzieć, trąci kiczem, że tak powiem. Przejdźmy może jeszcze do samego internetu. No HTC nie wstawia przeglądarki Chrome i dobrze, ma swoją przeglądarkę, równie dobrą, można powiedzieć, że to jest taka przeglądarka stokowa, bardzo, bardzo szybka. Nic nie możemy tutaj zarzucić. Może wejdźmy na stronę videotesty.pl. Dokładnie. Strony wczytują się niemalże identycznie. Momentalnie. Multitouch działa perfekcyjnie, ogólnie dotyk w smartfonie, sama percepcja jest po prostu mistrzowska. Wystarczy lekkie muśnięcie ekranu i to wszystko przepięknie działa, więc tutaj naprawdę nic, jeżeli chodzi o ekran, nie możemy zarzucić. Nie dość, że ładne, odwzorowanie barw, bardzo jasny ekran przykryty szkłem odpornym na zarysowania, to jeszcze właśnie ten dotyk fantastycznie. Uwielbiam takie ekrany i po prostu zwyczajnie niekiedy tymi ekranami się bawić. Mamy też jeszcze kilka ciekawych funkcji, jeżeli chodzi o ustawienia typu na przykład właśnie ekran i gesty, czyli możemy na przykład odblokować naszego One'a powiedzmy dwoma stuknięciami. Podobną funkcję mieliśmy na przykład w LG G2 czy G2 Mini. Tam LG jeszcze poszedł troszeczkę inaczej, że możemy sobie wystukiwać powiedzmy kod na smartfonie. Jest tych funkcji jeszcze kilka, też zachęcam do sprawdzenia ich, czy po zakupie, czy korzystania z nim. One są bardzo cywilizowane, czyli na przykład po przesunięciu ekranu w pozycję horyzontalną, gdy mamy powiedzmy zablokowany ten ekran i przesunięciu, niekiedy mam te funkcje teraz wyłączone, to po prostu no, włącza nam się na przykład aparat. Kilka naprawdę fajnych, ciekawych funkcji. No okej, to by było chyba w sumie na tyle z tych takich najważniejszych rzeczy. Miałem smartfona troszeczkę, mogłem się nim pobawić. No przede wszystkim urzekł mnie ekran, fantastyczny ekran, tutaj zdecydowany plus HTC. No i wygląd to jest w ogóle mistrzostwo świata, tak jak powiedziałem, pełna surowizna, czyli taki można powiedzieć naprawdę męski smartfon. Bardzo mi się to podoba. Słabszy aparat, a raczej słabsze dwa aparaty, no chyba przednia kamerka jest lepsza niż ta tylna, ale zamysły i pomysły twórców oprogramowania do aparatu to dość fajne, trzeba im to też przyznać. No i fantastyczny, niczym tak samo jak ta obudowa i ten ekran, te dwa głośniki działające w systemie stereo, do tego sprawny system, no i rewelacyjna specyfikacja dzisiejsza, że tak powiem, na miarę można powiedzieć 2014 roku, więc czego chceć więcej? Gdyby był troszeczkę tańszy ten smartfon, to by był na pewno hitem, aczkolwiek dla mnie jest to aktualnie można powiedzieć numer jeden rynku smartfonowego, mimo tego słabszego aparatu, więc tutaj utnę pół punkta, ale te plusy no, rekompensują właśnie te wszystkie jakieś można powiedzieć niedostatki aparatu, czyli przede wszystkim wykonanie, ekran i muzyka. Pierwsza klasa, mistrzostwo świata i dziękuję HTC za takiego smartfona. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na recenzję na stronie videotesty.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcia poglądowe też. No i co? Komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!